Kazanie Świętego Bernarda Opata. Wiemy, że potrójne jest przyjście Pana. Trzecie jest pośrodku między dwoma pozostałymi. Te są jawne, trzecie takie nie jest. Za pierwszym swoim przyjściem, Pan był widziany na ziemi i przebywał wśród ludzi, bo jak sam o tym mówi, ujrzeli i znienawidzili. Gdy nastąpi ostatnie przyjście, wtedy wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże i będą patrzeć na tego, którego przebodli. Ale pośrednie przyjście, o którym mówimy, jest ukryte i tylko wybrani widzą Pana w sobie, a ich dusze dostępują zbawienia. A więc pierwsze przyjście jest w ciele i słabości, to pośrodku w duchu i mocy. Ostatnie zaś w chwale i majestacie. To przyjście w pośrodku między pierwszym i drugim jest drogą wiodącą od pierwszego do drugiego. W pierwszym swoim przyjściu Chrystus stał się naszym odkupieniem, w drugim ukaże się jako nasze życie, a pomiędzy tymi dwoma jest on naszym wytchnieniem i pocieszeniem. By zaś kto nie sądził, że to, co mówimy, jest tylko wymysłem, posłuchajcie słów Pana. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego. Przeczytałem też w innym miejscu pisma. Ten, kto się boi Pana, będzie czynił co dobre. Ale więcej mam przekonania do tego, co powiedziano o miłującym, że on zachowa naukę Pana. A gdzież ją zachowa? Bez wątpienia w swoim sercu, bo tak powiedziano w Psalmie. W sercu swym zachowuje twe słowa, aby przeciw tobie nie zgrzeszyć. W ten sposób zachowaj słowo Boga, albowiem błogosławieni ci, którzy je zachowują. Niech ono przeniknie do głębi twojej duszy, niech przepoi twoje pragnienia i obyczaje. Pożywaj z jego bogactwa, a twoja dusza będzie się nim rozkoszować. Nie zapominaj o tym chlebie, by nie stwardniało Twe serce, lecz by się nim syciła twoja dusza. Jeśli w ten sposób zachowasz słowo Boga, ono też cię zachowa, albowiem przyjdzie do ciebie syn. Razem z Ojcem swoim. Przyjdzie ów prorok wielki, który odnowi Jeruzalem i wszystko nowym uczyni. Bo jego przyjście sprawi, że jak nosiliśmy obraz człowieka ziemskiego, tak też będziemy nosić i wyobrażenie człowieka niebieskiego. Zepsucie Adama ogarnęło całego człowieka i całym zawładnęło, ale i całego człowieka ma posiąść Chrystus. Bo go stworzył i odkupił, i całego także uwielbi.